Recenzja filmu Pan i Władca na krańcu świata z 2003 roku. Piotr Boroń. Reżyser Peter Weir to znakomity fachowiec z fantazją. Australijski reżyser, doceniony i utytułowany. To przecież autor Pikniku pod wiszącą skałą z 1975 roku i co pewien czas przypominający o sobie kinomanom nowymi arcydziełami i to różnymi gatunkami. Dramatem, komedią, fabularyzowanym dokumentem. To także wielki przyjaciel Polaków, zafascynowany naszą historią. W tym duchu nakręcił w 2010 roku film Niepokonani o ucieczce z sowieckiego gułagu. Sam o nas mówi, że, cytuję, łatwo jest kochać Polaków. A w wywiadzie dla Gazety Wyborczej daje świadectwo prawdziwego znawstwa mechanizmów filmografii w Polsce, oponując przeciw stwierdzeniu, że na każdych 10 filmów o Holokauście przypada tylko jeden o ludobójstwie, którego dopuścił się komunizm na Polakach. Wyjaśnia, że proporcje są dla nas o wiele gorsze i umie wytłumaczyć to trafnie idiotyczną fascynacją komunizmem, jakiej uległy zachodnie kręgi twórcze. Peter Weir to bardzo solidny badacz, a jak człowiek poszukuje prawdy, to ma szansę ją znaleźć. Czasem polscy działacze patriotyczni wygłaszają słuszną tezę, że należy dla ratowania naszego dobrego imienia głosić prawdę światu po angielsku, a nie tylko po polsku użalać się do współziomków, że nasi wrogowie podle obgadują nas i dorabiają paskudną gębę. No, to można powiedzieć, że spadł nam z nieba. Niezamówiony przecież, a warty wiele milionów dolarów, głos w dyskusji o naszej drodze krzyżowej przez XX wiek. Peter Weir odznaczony został w 2011 roku Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Czyli sprawę załatwiono elegancko, ale na tym polu jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Więc apeluję, opowiadajcie naszą historię w mediach po angielsku. Przejdźmy wreszcie do filmu. Pan i Władca na krańcu świata. Nie pomylcie go z filmem Pan i Władca o żydowskim handlarzu bronią z Ukrainy, wiecznym tułaczu, przez którego płaczą miliardy. Peter Weir i John Colley napisali scenariusz o epizodzie z wojen napoleońskich. To historia angielskiego okrętu wojennego, który otrzymuje zadanie unieszkodliwienia francuskiego okrętu korsarskiego o znamiennej nazwie Acheron, to nazwa rzeki w Hadesie, tłumaczonej na język polski jako Lament, rzeka smutku. Film jest technicznie perfekcyjny, a Ewelina Nasiatko poświęciła temu całą wyczerpującą recenzję. Więc potwierdzam wszystko o aktywności subwoofera i czuję się zwolniony z uzasadniania, że Oscara i na tym polu słusznie mu przyznano. Jako historyk wolę skoncentrować się na filmie jako genialnym kompendium wiedzy o życiu na liniowcu. Dodam, że Odyseję Homera uważam głównie za najstarszy przewodnik turystyczny po Morzu Śródziemnym. A zatem dzieło Weira polecam jako vademecum żeglarza przełomu XVIII i XIX wieku. Podziwiam bogactwo wiedzy, którą umie nam przekazać film o realiach życia na liniowcu w fregacie. Spróbuję więc nieśmiało rozpakować arcydzieło, którego autorzy chyba najpierw spisali tysiące rzeczy, które chcieliby w nim zamieścić, a potem wpisali je w ciekawą fabułę. Nie do wiary, ile w nim wytłumaczono fachowych pojęć i zjawisk, ile żeglarskich przesądów, wiadomości o żywieniu, uzbrojeniu, technikach walk. Mamy i sławne szanty, i biesiady oficerskie, i zabiegi lekarskie, i pogrzeby, i karanie, i ubiory, i wszystko, co może interesować marynistów. Film można polecić także ze względów edukacyjnych, ale choć klasyfikowany jest jako dramat,
Znalazłem w nim najwyższej klasy humor angielski w znanym już toaście za żony i kochanki oraz kapitańskiej anegdocie o spotkaniu z Nelsonem, który miał wygłosić majestatycznie słowa proszę podać mi sól. Zauważyłem jednak brak ani słowa o werbowaniu załogi, które polegało w tamtych czasach na porywaniu nieszczęśników z nabrzeżnych miejscowości. Można było gdzieś te ważne realia wpleść także. Nie żałuję natomiast, że autorzy zrezygnowali z wątku romantycznego. Baby na okręcie to nieszczęście. Jest w filmie jedno znamienne spojrzenie i to w zupełności wystarczy. Upieram się, że film jest perfekcyjny, a przez to argusowe oczy dopatrzyły się w nim wielu błędów, z których do największych należy odesłanie zdobytej fregaty do hiszpańskiego portu Valparaiso, gdyż co prawda scenariusz filmu opiewa rok 1812 i wszystko by się zgadzało, ale ekranizacja mówi o roku 1805, a wtedy Hiszpania sprzyjała Francji. Jest jeszcze sporo anachronizmów, jak książka o Nelsonie, wydana rok później niż akcja filmu, oraz wersja modlitwy Ojcze Nasz, znacznie późniejsza, a żeglarze powinni byli odmawiać tę z modlitewnika z 1662 roku. Te szczegóły nie drażnią, bo film jest opowieścią o żeglarstwie w ogóle, a nie dokładnie o wojnie przeciw Francuzom. To są zmagania dwóch jednostek, a nie opowieść o konkretnej wojnie. Koronnym dowodem na to niech będzie fascynacja autorów filmu tak naprawdę amerykańskim, USS Constitution, zwodowanym w 1797 roku w Bostonie. I tu uwaga. Okręt ten to najstarsza na świecie jednostka pływająca, pozostająca w służbie. I znów okazuje się, że młodziutkie Stany Zjednoczone są konserwatywne. Pierwsza na świecie ustawa zasadnicza, do dziś obowiązująca. Najstarszy okręt w służbie i tym podobne sprawy. A okręt typu fregata był rzeczywiście fascynujący, bo użyto do jego budowy rodzaje drewna o wysokiej odporności i inne ciekawe rozwiązania. To chyba on jest głównym bohaterem filmu, jak u nas kiedyś T-34, w czterech pancernych. Kapitan Jack Aubrey, kolejna perfekcyjna kreacja Russella Crowe'a, który dla tego filmu nauczył się nieźle grać na skrzypcach, trzyma społeczność załogi w karności w duchu oświeconego absolutyzmu, a jego zespół jest zgrany. Wśród załogi silniej zarysowane są postaci na przykład lekarza, który z wiarą w Boga przejawia poglądy ewolucyjne i którego męska przyjaźń z kapitanem ma piękne wyrazy we wspólnym muzykowaniu. To też jedyny człowiek, który pozwala sobie na polemiki z kapitanem, ale zna granice oporu i szanuje szarżę, bo to w końcu misja wojenna, a nie naukowa. Uwaga! Są i na Galapagos, gdzie Karol Darwin doznał w pół wieku później oświecenia. Młody Lord Blakeney to jeszcze dziecko, ale bywało we flocie, że 14-latkowie zdobywali blizny, które zdobiły ich przez kolejnych 50 lat, znacząc karierę aż do admirała. Na koniec podzielę się obawami, czy wszystkim film może się spodobać, bo nie wiem, ilu z Was podziela moje gusta, więc powiem tak. Jeżeli zgadzacie się z moimi ocenami z poprzednio oglądanych recenzji, to oglądajcie ten film w ciemno, bo przede wszystkim nie ulega modzie pokazywania historii przez pryzmat dzisiejszych poprawności, ale mówię o XIX wieku bez obciążeń. Dziękuję. Piotr Poroń.